Katolicy nie powinni godzić się na szczepienie preparatem AstraZeneca i Johnson & Johnson. Biskup Józef Wróbel opublikował stanowisko w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw COVID-19 firm AstraZeneca i Johnson & Johnson. To był wstęp do konferencji w dniu, gdy poinformowano o śmierci ponad 800 zakażonych Polaków. A tutaj można było usłyszeć o szczepionkach, zdaniem episkopatu, godziwych i niegodziwych. Czy osoba stosująca tego typu preparaty, w tym wypadku chodzi o szczepionki dwóch wspomnianych firm, czy przypadkiem nie zaciąga także kar, czy nie popełnia poważnego grzechu? Następnym krokiem, który nas czeka, to będzie święta inkwizycja i palenie na stosie. Jeżeli mamy alternatywę, mamy obowiązek skorzystać z preparatów godziwych. Jeżeli natomiast tej alternatywy nie ma, mamy obowiązek domagać się, żeby taka alternatywa powstała. Czy i jak Kościół zamierza włączyć się w promowanie szczepień? Czy przewiduje na przykład punkty szczepień w parafiach? Chcę zwrócić uwagę, że w ogóle nie o tym rozmawiamy dzisiaj. To jest po